ale nasz reprezentant przechodzi do trzymania. Ostejkowi, trzymanie. Utrzyma trwa na 30 sekund, walka zakończona przed czasem. Niesamowita postawa Pawła Stuli. Coś fantastycznego. Już 10 sekund mija. Plecami przyparty do ściany stoję. Myśli się kłębią, ostre naboje. Ja bym nie chciał podawać nazwisk dziennikarzy, osób, które bardzo źle mówiły o mojej decyzji, o tym, że to nie jest sport, że to jest mordobicie, że to jest walka na ulicy. Pavel Nastulos, 35, 6 feet tall, 231 pounds, he's 0-1 in prime. Od samego początku uważałem, że to nie jest tak, że to jest sport, że naprawdę to nie jest tak, że wejdzie sobie ktoś z ulicy, tak, do klatki będzie walczył, tak, to wymaga naprawdę ciężkiego treningu, którego ja doświadczyłem, wszechstronności i śmiem uważać, że za jakiś czas może to być dyscyplina olimpijska. Początki były takie, tego MMA, że jednak górą byli chwytacze. Do momentu, kiedy rzeczywiście tego MMA się nie robiło przekrojowo, najlepszy stójkowicz bez zero parteru i zero obron przed sprowadzeniem, to nie istniał, no wiesz. I prawie się bardziej zainteresowałem, jak już byłem w Japonii jako zawodnik i byliśmy na obozie judo. Pierwsza opcja, wersja to była taka, fajnie mi się to podoba, z kumplem, który mieszkał wtedy w Japonii. Mówię, no kurczę, fajna zabawa, tak, może bym spróbował, ale to było jeszcze tak bardzo daleko, tak, to raczej była taka rozmowa. Bardzo woda, że Pride'a się tym zainteresowali, w końcu od razu pierwsza walka była na zasadach pewnego MMA. Moje przygotowania do pierwszej walki, no to były bardzo krótkie, ponieważ 4-5 miesięcy, tak? Ciężki okres. Ja w wieku 35 lat zaczynałem coś zupełnie nowego, tak? Miałem oczywiście tą bazę tego judo, ale już byłem zawodnikiem niejako zużytym, tak? Wyeksploatowanym, jeżeli chodzi o judo. A tu nagle musiałem wejść na bardzo wysoki poziom w krótkim czasie, nauczyć się walki w stójce, tak? Bo tego nie potrafiłem. Wychodzisz na ring, tak? I masz przed sobą zawodnika, który reprezentuje jakiś tam poziom, większy, mniejszy, ale walczy, tak? Potrafi walczyć w stójce, na ręce, potrafi kopać, tak? Potrafi walczyć w parterze, potrafi obalać, tak? A ja zaczynam się uczyć, tak? Najgorsze to była pierwsza walka, nie z powodu tego, że walczyłem z drugim na świecie, tak? Bo to mnie tak nie tego się nie bałem, tak? Bo no, to jest walka, tak? Natomiast bałem się tego, jak ja się będę zachowywał, jak zareaguję, jak wejdę na ring, tak? Gdzie no, jest 50 tysięcy ludzi. Jedynie co myślałem i wiedziałem, co muszę zrobić, no to po prostu zawalczyć na maksymalnych swoich możliwościach, tak? Tym bardziej, że to była transmisja w Polsce, tak? Na żywo, więc to też dodatkowa była spinka, tak? Żeby dobrze wypaść, tak? Trochę szkoda było mi, tak, że to nie było trochę wcześniej, tak? Bo ja dostałem propozycję i zacząłem walczyć w wieku 35 lat, natomiast gdyby to było, jak miałem 30, tak? Po Sydney, gdzie mi nie poszło, no to mogłoby to inaczej się potoczyć, trochę lepiej dla mnie, tak? しかし、リング中央ですなんてこと。しかし、返していきます。リバースも成功と。福島、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 
れています。さあ十字に行けるか、はい、さあ入るか、タッチはまだ出ていません。さあそのまま出ている、さあ出ている、さあ出ている、さあ出ている、さあ出ている、さあ出ている。Nasz MMA dopiero moim zdaniem raczkuje, tak, i tych trenerów brakuje. Natomiast wtedy to szukało się tych najlepszych, tak, kto trenuje, kto walczył w MMA, nie, i gdzie można pojechać, żeby tam potrenować, tak. Moją pierwszą walkę MMA z Brazylijczykiem, to ja zaprosiłem Jakubka do siebie tutaj i razem żeśmy tam kilka treningów zrobili. Duża nauka i rzeczywiście no tutaj dużo skorzystałem. To było ciężko mi się przestawić, tak? Bo jeszcze ręce, to wiadomo, tam, ale jeszcze jak zaszło ręce, nogi, no to człowiek się gubił, tak? No i ja to miałem. Najgorzej wspominam walkę z Kudanowskim, no, to kilka lat za późno. Kilka lat, ja już nie miałem siły. Siłowałeś po prostu, nie? Ja już, wiesz, bardzo ciężko mi szły przygotowania. Jeszcze z tym barkiem miałem problemy, to wiesz. Nie powinienem w ogóle walczyć, wiesz, ale to już musiałem.